Michał Szpak, znany ze swojego charakterystycznego stylu i wyrazistego głosu, ponownie zwrócił uwagę swoich fanów oraz mediów, potwierdzając, że może ponownie wystartować w konkursie Eurowizji. Wokalista, który już raz z powodzeniem reprezentował Polskę na tej prestiżowej scenie muzycznej, wywołuje emocje zarówno swoją muzyką, jak i scenicznymi kreacjami. Jego pierwszy występ na Eurowizji w 2016 roku przyniósł mu ósme miejsce co jest jednym z najlepszych wyników dla Polski w historii tego konkursu. Szpak zdobył wówczas serca publiczności, zajmując trzecie miejsce w głosowaniu widzów. Jego utwór Color of Your Life zapadł w pamięć dzięki emocjonalnemu przekazowi i wyjątkowej interpretacji. Aktualnie Michał Szpak kontynuuje swoją muzyczną karierę jako juror w programie The Voice of Poland, gdzie jest jednym z najbardziej charyzmatycznych i barwnych postaci. Jego interakcje z innymi jurorami, w tym z Kubą Badachem, mężem Oli Kwaśniewskiej, również przyciągają uwagę widzów. Potwierdzenie przez Michała możliwości ponownego udziału w Eurowizji to wiadomość, która z pewnością elektryzuje fanów tego artysty oraz miłośników konkursu. Jeśli faktycznie zdecyduje się na reprezentowanie Polski, będzie to dla niego szansa na kolejny znaczący rozdział w jego muzycznej karierze oraz możliwość ponownego zaprezentowania Polski na międzynarodowej arenie. Czy Michał Szpak ponownie zachwyci Eurowizję swoją unikalną osobowością i talentem? Czas pokaże, ale już teraz widać, że zainteresowanie potencjalnym powrotem artysty na eurowizyjną scenę jest ogromne. Michał Szpak. Dzięki swojemu niezapomnianemu występowi na Eurowizji w 2016 roku na stałe zapisał się w pamięci fanów konkursu. Jego powrót na eurowizyjną scenę byłby z pewnością wielkim wydarzeniem. Wizja współpracy z producentami Hitulin, tatu dodatkowo podgrzewa emocje i budzi oczekiwania co do potencjalnego, nowego utworu, który mógłby przynieść Polsce kolejny sukces. Szpak wyraźnie sygnalizuje, że chociaż powrót na Eurowizję nie jest obecnie jego głównym priorytetem, nie wyklucza takiej możliwości. Jego wcześniejsze doświadczenie i charyzma sceniczna są bezcenne, a kolejny udział mógłby przynieść równie spektakularne efekty. Słowa artysty: Już raz spustoszenie zrobiłem, może przyjdzie czas na drugi raz, są wyrazem jego charakterystycznego podejścia do muzyki i występów na żywo. Powrót Michała Szpaka na Eurowizję niewątpliwie byłby interesujący zarówno dla jego polskich, jak i międzynarodowych fanów, którzy cenią go za oryginalność i emocjonalność. Czy jednak uda się zrealizować te plany, zależy od wielu czynników, w tym od przyjęcia przez niego nowych muzycznych wyzwań i możliwości, które się przed nim otworzą. Jak na razie. Fani mogą tylko czekać i trzymać kciuki za swojego faworyta, mając nadzieję, że zdecyduje się on ponownie zawalczyć o eurowizyjne trofeum.